Karl Edward Wagner, Pajęczyna z Ciemności, rozdział 2, opowieść Imela. E Netisten Maril jest monarchą z Townos i z tego tronu rządzi również Cesarstwem townozyjskim, wyspiarską federacją na południe i wschód od wybrzeża Lartroksji, za środkowym morzem, które rozdziela kontynenty Lartroksji i ziemie południowe. Jak zapewne wiesz, cesarstwo powstało dwa wieki temu z podzielonego subkontynentu ośmiu dużych wysp każda o powierzchni dwóch lub trzech tysięcy mil kwadratowych, wraz z tuzinem mniejszych wysp niezliczonymi skrawkami ziemi zbyt małymi, by o nich wspominać. Jako największa i najpotężniejsza wyspa, Townos była stolicą cesarstwa przez większość jego historii, a Netisten Maril jest prawym potomkiem rodu, który od dawna przysparzał silnych, zdolnych władców. Kiedy jego ojciec Netisten Sirome zmarł, był tylko jeszcze jeden pretendent do tronu starszy brat Netistena Marila, Lejan, który był nieprawnym synem Netistena Sirome i uwodzicielskiej szlachcianki z Tresli. Ponieważ był Benkartem, Lejan nie nosił królewskiego nazwiska i nie miał szans na wstąpienie na tron, chyba, żeby Maril zmarł, nie zostawiając męskiego potomka. Z tego powodu był bardzo przygnębiony, gdy młodszy brat wcześniej ożenił się z odległą kuzynką z Kuarnora i wkrótce miała mu urodzić dziecko. Jego młoda żona urodziła mu córkę, nazwaną M. Cory, i wkrótce potem znowu zaszła w ciążę. Lecz kiedy zbliżał się czas rozwiązania, zachorowała i zmarła, nie wydając na świat dziecka. Lotki głosiły, że Lejan kazał ją otruć, by zapobiec narodzinom nowego potomka, ale wszyscy wiedzieli, że zawsze była chorowitym dzieckiem i być może wysiłek urodzenia dwojga dzieci w krótkim odstępie czasu okazał się dla niej zbyt wielki. Przez miesiąc Maril był nieprzystępny i jego dusze szarpały silne namiętności. Najpierw dostał strasznego ataku bezsilnej wściekłości, sam otworzył łono swojej żony i wyrwał zeń syna, któremu brakowało tylko kilku tygodni do normalnych narodzin. Kochał bardzo swoją żonę i kiedy wściekłość przerodziła się w rozpacz, dręczyło go poczucie winy. Obwiniał się za to, że bardzo zmuszał swą młodą żonę, by urodziła mu syna. Czas powoli wyleczył go z emocji, które go dręczyły. Lecz teraz stał się twardym, bezlitosnym mężczyzną. Jego charakter pogorszył się, a nigdy nie był łagodny. Zdawało się, że przepędził wszelkie myśli o małżeństwie, byłym czy przyszłym, a mała Emkori cierpiała z powodów zaniedbania. To Lejan troszczył się o nią nie tyle z litości, co dlatego, że sam spłodził dwóch silnych synów, Lagesa i Rogeta, i marzyło mu się małżeństwo syna z Emkori, Zapewniając w ten sposób tron dla swych potomków. Upływające lata sprzyjały zamysłowi, jako że Maril pozostał nieżonaty, a Emkoli wyrosła na dziewczynkę niezwykłej urody i naiwności graniczącej z prostodusznością. Była wzruszająco wdzięczna Stryowi i bardzo przywiązana do jego synów. Lages i Roget wyrośli na silnych młodzieńców i byli dumą swego ojca. Obaj byli wyszkoleni w posługiwaniu się bronią i dowodzeniu. Urodziwi dworscy w obejściu. Lejan widział w nich... Prawdziwych książąt krwi. Dlatego też był zrozpaczony, gdy Roget, starszy i mniej lekomyślny z jego synów, zginął śmiercią bohatera w wieku 22 lat, prowadząc armię swojego stryja przeciw buntownikom na wyspie Fisti. Został pomuszczony przez brata Lagesa, który nadrabiał gwałtownym temperamentem. Brak błyskotliwości typowej dla rogeta. M. uczestniczyła w żałobie po rogecie, bowiem cała trójka chowała się razem jak rodzeństwo. Lecz gdy żałoba się skończyła, ona i Lages zostali kochankami. I wtedy, cztery lata temu, Lejan zauważył coś, co zagrażało jego wszelkim starannym planom. Netisten Maril znowu się zakochał. Z przeklętej wyspy Pelin na północy przybyła kobieta nieziemskiej urody. Nazywała się Efrel. W jej żyłach płynęła świetna krew, a jej ród dał swoje imię wyspiarskiemu królestwu, którym rządził przez wieki. Kiedy tworzyło się cesarstwo, myślano, że to władcy Pelinu będą nim rządzić, jako że ich krew była najstarsza i najszlachetniejsza. Lecz dla Pelinu nastały mroczne czasy i podupadłe starzejące się królestwo nie mogło być przeciwnikiem dla młodszych i silniejszych królestw na południu. W samej rzeczy wszelkie zagrożenie dla dominacji Townos pochodziło od jego młodszych sąsiadów, a nie od odległego Pelinu. Choć nie jest tajemnicą, iż władcy Pelinu zawsze marzyli o tym, by kiedyś trzymać wodze cesarstwa w swych rękach. Wyspa ta miała złą sławę od najwcześniejszych dni, gdy ludzie po raz pierwszy przebyli zachodnie morze i osiedlili się w tamtych stronach. Nasza historia jest długa i wiele z tego, co działo się w wiekach poprzedzających powstanie cesarstwa, zostało przesłonięte przez mity i legendy. Mimo to dziwne kamienne ruiny, które można znaleźć w pewnych opustoszałych okolicach wyspy. Nie mieszczą się w granicach naszego zrozumienia. Nic nie wiemy o rasie, która zbudowała te monolityczne twierdze. Legenda mówi, że te ruiny były tam jeszcze przed przybyciem ludzi na wyspy. Z pewnością te rozsypujące się kamienie są niezwykle stare i żaden człowiek nie domyśla się, ile wieków upłynęło od czasu, gdy wzniesiono te gigantyczne twierdze, ani czyją ręką zostały zburzone. Istnieją ciekawe podania wspominające o przerażających płaskorzeźbach, przedstawiających kolosalne sceny walk między potwornymi morskimi bestiami rodem z koszmarnego snu szalonego Boga. Pierwsi żeglarze, którzy osiedlili się na wyspach, opowiadali straszne rzeczy o tym, co było wyryte na niektórych starych kamieniach. O okropnych scenach, które starali się zniszczyć w przerażeniu, na zawsze, czasami młotów i dłut Żadna z tych płaskorzeźb nie zachowała się do naszych czasów to na wyspie Pelin można znaleźć najwięcej tych porośniętych mchem ruin. I nie są one tak zniszczone jak te na południowych wyspach. Z pewnością nie tylko z powodu niezmierzonych głębin wód na północ od Pelinu żaden rybak nie ośmielił się zarzucić sieci w tej okolicy. A kupcy zbaczają wiele mil z kursu, by nie płynąć tamtędy. Ten rejon zachodniego morza zwany jest Sorn Elin, co jak mówią znaczy bezdenne morze w archaicznym języku. Jego głębiny nigdy nie zostały zbadane. Legendy mówią, że ziemia tam się rozpękła i wody Sorn Elin spływają do kosmicznego oceanu, na którym pływa nasz wszechświat. Ciekawa koncepcja, wywodząca się oczywiście z ludowych podań o stworzeniu wszechświata. Chociaż filozofowie od tamtej pory wynaleźli ciekawsze teorie do dyskusji. Trudniej pominąć straszne i niepokojące historie opowiadane od lat przez niewielu ludzi, którzy wypłynęli na Sorn Elin i powrócili, a przynajmniej tak twierdzili. Rozgłaszali oni fantastyczne opowieści o piornych światłach widzialnych w nocy w głębi morza, o niesamowitych, ledwo widocznych kształtach, które pływały po czarnych falach w nocy przy pełni. Niektórzy twierdzili, że słyszeli niesamowity gwizd, dobiegający z powierzchni morza, pisk, który sprawiał, że ludzie krzyczeli z bólu, a psy pokładowe wściekały się ze strachu. Powiadają, że okropne morskie potwory zamieszkują wody Sornelin jak żadnego innego morza. Ochydne stworzenia, które potrafią wciągnąć pod wodę cały statek i jego załogę. Najstarsze legendy mówią o starej rasie demonów zamieszkujących czarne głębie Sorn-Elyn, które z radością topią wszystkich głupców, którzy odważyli się wejść na obszar ich zatopionego królestwa. Z tymi mrocznymi legendami o przeszłości łączą się zawsze historie, o których marynarze mówią ze strachem w oczach. Takie opowieści są wykpiwane za dnia lub opowiadaje się dla miłego dreszczyku nad kuflem piwa. Ale nie wspomina się o nich w nocy czy na morzu. Oto jedna z nich. Kilka lat temu kapitan Stresli płynął do domu z bogatym ładunkiem zboża z Lartroxy. Nie chcąc narażać swego ładunku na wilgoć oceanu dłużej niż to konieczne i aby przybyć do portu przed konkurencją, zdecydował się popłynąć na północ przez Ellen, niżeli krętą trasą przez wyspy na południe od Pelinu. Załoga była niespokojna, ale kapitan przekupił ich obietnicą dodatkowej zapłaty. Wiedząc, że jego zboże osiągnie wyższe ceny, jeśli przypłynie przed swymi rywalami. Kiedy wpłynęli na Sorn Elin, obserwator zauważył rozbity statek. Podpłynęli bliżej i ujrzeli roztrzaskany kadłub amurańskiego statku, a na nim przywiązanego do belek samotnego rozbitka. Żeglarz ten dryfował wiele dni po katastrofie, lecz to nie tylko chłód, brak żywności i wody zmienił go we wrzeszczącego, bezrozumnego szaleńca. Dostał szału, gdy wciągnięto go na pokład. Odpychając tych, którzy usiłowali opatrzeć rany na jego udręczonym ciele, krzyczał obłędnie o śliskich czarnych mackach i morskich demonach bez twarzy. Przywiązując go do łóżka, marynarze zdjęci byli od razu na widok okropnych blizn, które znaczyły jego wychudzone ciało. Tak, jakby człowiek ten został owinięty ogniwami rozpalonego do czerwoności łańcucha. Niewiele można było zrozumieć z jego żałosnego bełkotu, lecz wyłowiono zeń dość, by kapitan był zmuszony zawrócić statek i szybko odpłynąć, aby uniknąć pewnego buntu. A co najdziwniejsze, pierwszej nocy po uratowaniu go, rozbitek nagle zbudził się z koszmarnego snu, zerwał więzy, które go krępowały i z maniacką siłą wyrwał się usiłującym go zatrzymać marynarzom. Śmiejąc się i bełkocąc, skoczył do morza. Marynarz, który przyglądał mu się jak odpływał, Przysięgał, że zobaczył dziwne światło palące się pod powierzchnią ciemnych wód. A kilku innych twierdziło, że słyszało słabo niesamowity, buczący dźwięk, dochodzący z głębi. Istnieje jeszcze wiele innych dziwnych opowieści. Dość, by pokazać, że coś niedobrego otacza Pelin i może wokół niego. Ten sam cień zła wisi nad królewską rodziną, bowiem wiadomo, że władcy Pelinu od dawna zajmowali się tajemnicami, których lepiej było nie zgłębiać. Wiadomo powszechnie, że pradziadek Efrel zamordował swoją najmłodszą wnuczkę i wykąpał się w jej krwi, by wróciła mu młodość. Czy mu się udało? Nigdy się nie dowiemy, bo jego rozścieczony syn wyprół wnętrzności wkrótce potem. tym. Powiadają, że głęboko pod piwnicami i lochami Danlegech, czarnej twierdzy władców Pelinu, znajduje się wielka podziemna komnata. W tej ogromnej jaskini pelińscy książęta od wieków torturowali swych wrogów. I zgłębiali mroczne tajniki wiedzy czarnoksięskiej. Ci nieliczni obcy, którzy weszli do owej komnaty i wyszli z niej o zdrowych zmysłach, opowiadali o wielkiej sadzawce w podłodze jaskini. Sadzawce, której wody wznosiły się i opadały zgodnie z odpływami morza. W czarnych głębinach tej sadzawki zniknęło wiele tajemnic, którymi Pelin nie uważał za stosowne się dzielić. Ale wracając do spraw teraźniejszych i do Efrel. Do tej samej komnaty pewnej nocy 30 lat temu, Pelin Otrin, wtedy monarcha Pelinu, zaniósł wrzeszczącą i nagą dziewczynę. I choć była to jego nastoletnia kuzynka Werle, nikt nie ośmielił się mu przeszkodzić. Co tam robili? Nikt nigdy się nie dowiedział. Bowiem o świcie Werle wyczołgała się stamtąd półżywa i z obłędem w wytrzeszczonych oczach. Pelin Otrin nie powiedział ani słowa o tym, co się wydarzyło. Ani nikt nie ośmielił się zapytać. Niedługo potem Lyrde, żona Pelina Otrina, która nie dała mu dzieci, dziwnie zachorowała i umarła. Jeszcze popioły jej stosów były ciepłe, gdy Otrin oświadczył, że uczyni werle swą nową królową. Niektórzy dziwili się, że chce żenić się z tą nieszczęsną dziewczyną. Wiadomo było, że Otrin nie ma ani odrobiny litości w sercu. Nie mogli również zrozumieć, dlaczego Otrin zabił medyka i położną, którzy byli przy narodzinach jego córki. Kilka miesięcy później. Bowiem dziecko było najzupełniej normalne pod każdym względem. Tym dzieckiem była Efrel. Szaleństwo Werle pogłębiło się po urodzeniu Efrel. Tak, że czasami trzeba było ją powstrzymywać, by nie rzuciła się na dziecko. Elin Otrin umieścił żonę w osobnych komnatach ze służbą mającą stale czuwać na wypadek jej ataku. Gdy Efrel była dość duża, by można było odstawić ją od matczynej piersi, oddano ją niańce. Po czym o Więcej nie mówiono, i nikt nie ośmielił się o nią spytać. Gdy Efrel podrosła, Otrin trzymał ją u swego boku i osobiście przykładał starań do starannego jej wykształcenia, zarówno w sprawach rządzenia, jak i innej wiedzy władców Pelinu. W pewnej nocy znaleziono Pelina Otrina zaduszonego w jego komnatach, Choć nie słyszano żadnego krzyku. Jego straż nie umiała wyjaśnić, jak morderca prześliznął się obok nich, ani nie domyśliła się, jakiego to dusiciela sznur poznaczył ciało ich pana. Krwawymi pręgami, ani nie widzieli skąd wzięły się wodorosty wplątane w jego brodę. Jego nagła śmierć zostawiła Pelin bez następcy tronu. Lecz w długiej historii Pelinu był już przypadek, gdy wyspą rządziła kobieta. Pelin-Otrin wyuczył swoją córkę dobrze, tak więc Efrel wstąpiła na starożytny tron Pelinu jako królowa. Wkrótce miała również zostać cesarzową. Mówiono o Efrel, że studiowała demonologię i czarne sztuki z pasją przewyższającą zapał jej bezbożnych przodków. Być może kierowała nią żądza wskrzeszenia starej chwały rodu Pelinów, który nieubłagalnie usuwał się w cień w rosnącym cesarstwie. Może szukała sposobów, by ożywić anemiczną krew jej rodu, którego potomkowie z każdym pokoleniem stawali się słabsi i mniej liczni, a obłęd, który prześladował królewski ród Pelinu, nasilał się. Oprócz tego uparta plotka głosi, że Efrel jest tylko w połowie człowiekiem, że jej prawdziwym ojcem nie był Pelin Otrin, ale wywołany przez niego demon, który spółkował z Werle tej nocy, gdy posadała zmysły. Z pewnością istnieją pewne powody, by bronić jej szeptanej teorii. Tłumaczyłoby to obsesyjne zainteresowania Efrel czarną magią i innymi tajnymi naukami. Poza tym wyjaśniałoby jej nieludzkie piękno czy siłę życiową, która była jak chwast dla anemicznych kwiatów, do których podobni są inni jej krewni. Być może nienaturalne pochodzenie dało jej moc rozpalania żądzy Netistena Marilla, który, mając trzydzieści kilka lat, był mężczyzną zimnym i nieprzystępnym. Netisten Maril ujrzał Efrel po raz pierwszy, gdy przedstawiono mu ją pewnego dnia na dworze. Poruszała się z wdziękiem w przylegającej lecz powiewnej szacie. Założonej z opalizujących łusek ślepych węży morskich wyciągniętych z sorne Elin. Kiedy zostali sobie przedstawieni przez służbę, jak tego wymagała dworska etykieta, uwodzicielka wyjaśniła Marilowi, że przybyła z Pelinu, by złożyć mu wyrazy szacunku i pozostać czas jakiś na cesarskim dworze, co było przywilejem osoby pochodzącej z królewskiego rodu. Od tej chwili Maril nie myślał o niczym innym, tylko o Efrel, o jej egzotyczne piękno, otaczająca ją atmosfera tajemniczości i być może jej czar. Całkowicie podbiły go i obudziły jego uśpione namiętności. Rozpalone po tak długim czasie zapłonęły gwałtownym ogniem, i wszyscy wiedzieli, że wkrótce Townos będzie miał nową królową. Oczywiście ten bieg wypadków przeraził Lejana i wielu innych, którzy przepowiadali, że nic prócz nieszczęścia nie przyjdzie ze związku ze słabym Pelinem. Lecz Maril kompletnie zakochał się w tej blado piękności o warkoczach jak niebo o północy i oczach tak ciemnych, że lśniły jak onyksy. Nawet ci, którzy nienawidzili tej najnowszej gwiazdy dworu, przyznawali, że jej piękno przewyższało pod każdym względem urodę każdej kobiety, jaką znali, łącznie z Emkori, która pod opieką Lejana robiła karierę na cesarskim dworze. Wszelkie sprzeciwy co do bliskiego ślubu cesarza zostały skutecznie uciszone, gdy Maril rozkazał ściąć głowę zaufanemu doradcy, rozcieczonej jego szczerą radą. A więc wzięli ślub i cesarstwo przygotowało się do najlepszego wykorzystywania nowej sytuacji. Jednakże Efrel ku swemu rozczarowaniu wkrótce odkryła, że chociaż zwyciężyła na drodze do łóżka Marila, nie mogła wcisnąć się na jego tron. Maril był człowiekiem silnej woli i nie mieszał spraw osobistych z państwowymi. I tak Efrel stwierdziła, że jej ambicje rządzenia z za tronu zmarły śmiercią przedwczesną, mimo jej sprytu i tajemniczego uroku. A liczna szlachta, którą przywiozła jako swoją świtę, pozostawała nadal bez wpływów czy ważnych stanowisk. Efrel wyczuła, że nawet jej wpływ na uczucia Marila słabnie, bo silne namiętności rozbudzane zbyt często wycieńczają ducha i wypalają się szybko. Co ważniejsze, mimo entuzjastycznych wysiłków Marila, Efrel nie mogła zajść w ciążę. Znów miał nie doczekać się syna i to odnowione rozczarowanie ostatecznie zważyło jego uczucia do niej. Nie mogło być wątpliwości co do jego męskości, a więc to Efrel musi być bezpłodna. W przypływie posępnego humoru Maril być może przypomniał sobie stare plotki mówiące o nieludzkim pochodzeniu Efrel. Wiadomo bowiem, że wszelkie hybrydy są bezpłodne. W gniewie zerwał wszelkie stosunki z żoną, z wyjątkiem najbardziej oficjalnych. Widząc, że nie udaje się zrealizować swych ambicji z Marilem, Efrel zwróciła się ku Intrydze. Odszukawszy Lejana, łatwo zwiodła go swą pięknością i obietnicą pomocy w osiągnięciu cesarskiego tronu. Gdyby Netisten Maril zmarł, nie zostawiając męskiego potomka, Lejan byłby jego następcą. Myśl ta oczywiście często przychodziła Lejanowi do głowy, ale dobrze wiedział, że jego przyrodni brat dobrze się zabezpieczył przed próbą zabójstwa, a nawet gdyby się to udało, to on byłby oczywistym winowajcą i ofiarą. Lecz nie jeden mężczyzna zapomniał o wszelkiej ostrożności w ramionach kobiety i tak też stało się z Lejanem. Oboje spiskowali, by zabić Netistena Marilla, powoli działającą trucizną pomysłu Efrel, której pewne toksyny miały wywołać skutki naturalnej choroby. Wszelkie sprzeciwy na dworze skierowane przeciw sukcesji Lejana miały być stłumione przy pomocy wojsk wiernych im potajemnie. Spisek był już dobrze zaawansowany i wielu możnowładców przysięgło wierność Lejanowi w zamian za obietnicę nagród, gdy ten wstąpi już na tron. I wtedy spadł na nich cios. Maril zawsze był czujny, bo spodziewał się spisku, szczególnie ze strony swego przyrodniego brata. Podejmował wszelkie środki ostrożności, jego sieć szpiegów była sprawniejsza niż Efrel i Lejan podejrzewali. W ten sposób Maril dowiedział się o spisku, nim mógł on dojrzeć. W pewnej nocy zaskoczył ich oboje w sypialni Efrel i oświadczył im, że wszyscy, którzy są z nimi, są w tej chwili aresztowani. Lejan wstał z pościeli na czas, by wciągnąć miecz. Nawet nie zdążył naciągnąć spodni, gdy wtargnęła straż Marila. Maryl, typową dla niego brawurą, rozkazał swym ludziom nie wtrącać się i radośnie oczekiwał na atak przyrodniego brata. Nastąpiła zawzięta walka, bo Lejan jeszcze mógł zdobyć cesarstwo, gdyby wygrał pojedynek, a jedyną alternatywą była pewna śmierć. Ci, którzy przyglądali się, przysięgali, że dwaj doświadczeni weterani, zaprawieni w wielu bitwach i wyszkoleni stałymi ćwiczeniami, walczyli przez pełne pół godziny, choć łatwo zrozumieć przesadę. Lejan był uważany za lepszego Szermierza, lecz Maril, jak sądzę z wyrachowaniem, wybrał moment, gdy jego brat był odurzony winem i niedawnymi igraszkami miłosnymi. Poza tym Lejan był nagi, a Maril miał na sobie zbroję. Stopniowo Maril spychał go, powoli osobiając zaciekłą obronę, parując jego zręcznie i zadane ciosy z rosnącą pewnością. Małe skaleczenie tu, ledwo odparte uderzenie tam, cięcia, które zatrzyma zbroja, lecz nie nagie ciało. Wreszcie Lejan poruszył się o uderzenie serca za wolno, by odparować mylące uderzenie potężnego ramienia Marila. Ostrze miecza wbiło się w jego bok i Lejan padł. Jego ostatnie przekleństwa zdławiła krew wypełniająca przebice płuca. Spośród konspiratorów spotkał go najłagodniejszy los. Powiadają, że Efrel wtedy usiłowała popełnić samobójstwo, lecz straże były zbyt szybkie i zatrzymały sztylet, nim wbiła go w swoją pierś. Maril zostawił ją obok zwłok pod ścisłą strażą, by rozmyślała nad losem, który ją czeka wraz z nastaniem nowego dnia. O świcie Maril rozesłał heraldów, by ogłosili mieszkańcom towno ten o udaremnionym spisku i wezwali ich na egzekucję w południe. Lud zgromadził się licznie na głównym placu, żony widowiska obiecanego jadła i napojów rozdawanych darmo, by uczcić ich wierność netistenowi Marilowi. Domokrążcy, handlarze i przekupnie spadli jak sępy z bezchmurnego nieba. Efrel przybyła odziana w swą najwspanialszą suknię i klejnoty. Ci, którzy mieli pamięć do takich rzeczy, poznali, że była to ta sama szata, którą miała na sobie, gdy po raz pierwszy zobaczyła Marilla. Siedziała jak zwykle na tronie u jego boku, lecz zamiast panien służebnych towarzyszyli jej strażnicy. Wtedy na oczach Efrel wprowadzono sześciu możnowładców, którzy przysięgali wierność Lejanowi. przywiązano ich do ram wzniesionych w ciągu nocy. Potem jak ich języki potraktowano rozrażonymi do czerwoności obcęgami, a ich ręce i nogi prętami żelaznymi, przyprowadzono ich rodziny i służbę. Powoli nie łamiąc karków, by przedłużyć mękę, powieszono każdego mężczyznę, kobietę i dziecko przed oczami władców. Gdy już stali się świadkami śmierci swych wszystkich bliskich, spiskowców w przemyślny sposób bito na pale i zawieszono jak woły narożnie nad wolnym ogniem. Straszna to kara. Lecz takiej domagają się sprawiedliwe prawa za spisek przeciw naszemu prawowitemu władcy. Przez długie popołudnie, bowiem był już niemal zmierzch, gdy umarł ostatni spiskowiec, Efraim zmuszona była przyglądać się okropnemu widowisku, a jej cierpienie było tym większe, że cały czas traktowano ją z pełnym szacunkiem. Co musiało przebiegać przez jej głowę, tylko bogowie wiedzą. Wiedziała, że Maril nie zna litości, że jest człowiekiem, którym rządzą gwałtowne uczucia. Wiedziała, że nie może liczyć na łaskę, lecz być może wśród tego okropnego oczekiwania znajdował się okruch nadziei. Że Maril obejdzie się łaskawiej z tą, którą kiedyś kochał. Była to daremna i głupia nadzieja. Kiedy ostatnie potworne zwłoki przestały drgać i tłum kręcił się z nudów, oczekując na finał długiego widowiska, Maril zwrócił się do Efrel. Dla ciebie, Efrel, kłamliwa dziwko wężowych pocałunkach wymyśliłem mniej pospolitą śmierć. Taką, która odpowiada twoim zwierzęcym rządzą i szlachetnej krwi. Znalazłem ci małżonka równie jak ty łagodnego charakteru i nieskażonej moralności. Efrel kuliła się ze strachu przed wściekłością, która wykrzywiała jego twarz i zniekształcała głos, a Maril dał znak straży. Kilku silnych niewolników wyszło na plac. Prowadzili wściekle wierzgającego dzikiego byka. Musieli ze wszystkich sił trzymać zwierzę, bowiem było doprowadzone do szału bólem i narkotykami. Jeszcze bardziej musieli wysilać się ci, którzy trzymali Efrel, bowiem na widok tego, co ją czeka, zaczęła się wyrywać opętańczo. Straż wyniosła na plac szarpiącą się kobietę, piękną mimo przerażenia, w całym jej wspaniałym stroju. Tam przykuli jej przeguby do dwóch długich srebrnych łańcuchów, które przymocowano do obroży na karku byka. Część tumu odsunęła się na bok i byka z cesarzową wprowadzono na wąską uliczkę prowadzącą przez miasto do bram. Gdy Efrael zrozumiała beznadziejność swych starań, strach ustąpił miejsca jadowitej wściekłości. Przekleła netistę na Marila i przysięgła zemstę w taki sposób, że zmroził on duszę tych, którzy byli już syciwi do kumęki. Przysięgła na obcych bogów, że wróci wydrzeć Marilowi tron i wszystko co posiada, że sprowadzi szkarłatne płomienie i całkowite zniszczenie na townos. Maril tylko ją wyśmiał i dał znak, by niewolnicy puścili byka. Z ostatnim wrzaskiem nieludzkiej nienawiści Efrel została zwalona z nóg i pociągnięta po chodniku, gdy rozszalały byk skoczył. Rozwścieczona bestia mknęła krętymi uliczkami, chcąc wrócić na wolność do swych łąk. Byk biegł na łeb na szyję, obok murów i budynków, drażniących go istot, chat i lepianek, po bruku, który ustąpił miejsca ziemi. Nie myślał ani przez chwilę o niewielkim ciężarze, który podskakiwał i toczył się za jego kopytami. O wyjącej, zgniecionej istocie, która zostawiała za sobą ślad krwi i zdartego ciała na szorstkim bruku, o którym była włóczona. Dziwka opuszcza nas ze swym nowym małżonkiem, ryknął Maril. Niewiele zostanie z niej dla pana młodego, kiedy już wyniesie ją za nasze mury, ale życzę mu z nią szczęścia. Niech jej wężowe ciało leży niepogrzebane tam, gdzie padnie i niech nikt nie wypowiada jej imienia przy mnie. W ten sposób Nestisten chciał o wszystkim zapomnieć. Lecz byłoby dla niego Lepiej, gdyby najpierw upewnił się co do śmierci Efrel, ponieważ kilku jej wiernych dworzan uniknęło jego gniewu. Schwytali oni byka, gdy o zmierzchu wybiegł za miasto. Tam go zabili i zatrzymali jego bieg. Chociaż uczynili to z zamiarem odzyskania ciała królowej, by wyprawić jej godny pogrzeb, odkryli ku ich ogromnemu zdziwieniu, że okaleczone ciało wciąż żyje. I znowu zdaje się, że zawdzięczała to półludzkiemu, półdiabelskiemu pochodzeniu, bo z pewnością tylko ktoś o nieludzkiej sile życiowej mógł przeżyć podobną kaźń. A jednak Efrel przeżyła, bo Pelinczycy natychmiast zanieśli ją na statek, który ukryli w tajemnej zatoce i odpłynęli do ojczyzny. Obawiając się nieubogalnego pościgu, gdyby Maril dowiedział się, że Efrel żyje, wszyscy przysięgli zachować tajemnicę i zgodzili się nie powiedzieć nic więcej niż, że odzyskali ciało królowej. Żaden logicznie myślący człowiek nie podejrzewałby nic więcej. Było to niemal dwa lata temu. W tym czasie Efrel wyzdrowiała, dzięki swej niezwykłej witalności i umiejętnościom dworskich medyków. Nie jest już jednak kobietą nieziemskiej piękności, lecz ohydnie okaleczonym wrakiem człowieka, który ukrywa się przed wzrokiem ludzkim. Życie w jej zmiażdżonym ciele trzyma się tylko dzięki trwającej chęci zemsty na netistenie Marilu i wszystkim, co do niego należy. Swych ukrytych wewnętrzu Danlegech komnatach Efel tka pajęczne zemsty i tylko zaufana elita jest wtajemniczona w na jej rozkazy. Nieustannie od czasu powrotu do zdrowia knuje, by zgromadzić wokół siebie armię. Jeszcze bardziej pogrążyła się w tajemnicach okultystycznych, chcąc zwołać siły z innych wymiarów, by pomogły jej w zemście. Inni z jej rodu są bezsilni, lub nie chcą powstrzymać jej niszczycielskich zamysłów. Jej tajny spisek przeciwtownos i jego monarsze posuwa się naprzód każdego dnia, a Efrel szuka wszędzie tych, którzy mogą jej pomóc. Wkrótce rozmiary przedsięwzięcia będą musiały zdradzić Marilowi jego istnienie, zakładając, że jeszcze nic nie podejrzewa. W jakiś niewiadomy sposób Efrel dowiedziała się o Twojej obecności tutaj, panie, i przekonana jest, że Twoje dowództwo jest niezbędne dla zwycięstwa jej buntu. W związku z tym wysyła mnie, jako swego posłańca, bym zapewnił, jej twą pomoc. Na zakończenie Efrel wysuwa taką propozycję. Przyjmij dowództwo jej sił morskich, a gdy zwyciężymy, nagrodą twą będzie królestwo. Wyspa twego wyboru, z wyjątkiem townos i Pelinu. Gdy e Imel skończył opowiadać, zapadła cisza. Kein sączył wino i zamyślił się nad opowieścią. Żuk grobowy zrezygnował wreszcie z obsesyjnego dążenia do lampy i uciekł w jakimś nieznanym celu. Wreszcie Kein odwrócił się do Imela e i powiedział... Cóż, twoja opowieść zainteresowała mnie. Będę musiał przyjrzeć się bliżej planom twojej królowej, zanim zdecyduje się ostatecznie, ale to, co mówisz, brzmi atrakcyjnie. Dramatyczne, lecz co do treści zgadza się z różnymi rzeczami, jakie słyszałem od czasu do czasu. Główny problem to, jak się stąd wydostać. Przypuszczam, że poczyniłeś starania w tym kierunku. E Imel poczuł, że jego wnętrzności powoli rozsłupują się i opuszcza go napięcie. Pierwsza część jego misji zakończy się powodzeniem, reszta przebiegnie na bardziej mu znanym gruncie. Tak, mamy mały statek, szybki i z dobrą załogą, ukryty w zatoce na wybrzeżu, jakieś 30 mil stąd. Jeśli dotrzemy do niego, sądzę, że zdołamy uciec lub przebić się przez każdą blokadę. Ci lateksjanie nigdy nie byli wiele warci na morzu. Nasza lekka kawaleria jest wystarczająco dobra warknął Arbas w nagłym przypływie uczucia zbliżonego do patriotyzmu. To prawda, przyznał e i tu leży nasze największe niebezpieczeństwo: konne patrole strzegą dróg i przejść przez góry, więc będziemy musieli przekaść się obok nich albo planować walkę w czasie ucieczki. Na szczęście władze zaniedbują się w pościgu za tobą, Kane, więc nie będziemy mieli tylu kłopotów, co powiedzmy dwa miesiące temu. Tak, wiem o tych parszywych patrolach. Czekałem, aż ich czujność jeszcze bardziej osłabnie, powiedział Kane. Brak pośpiechu ma swoje dobre strony na które nie możemy czekać niestety już nadużyliśmy szczęścia czekając tak długo jeśli statek zostanie odkryty wszystko przepadnie nie zatrzymujemy się dłużej jak do jutrzejszej nocy ilu masz ze sobą ludzi siedmiu nie sześciu poprawił imel powinno wystarczyć by przebić sobie drogę w czasie walki ale trudno będzie tylu ludziom prześliznąć się niezauważenie obok dużego patrolu Kane pogładził brodę w zamyśleniu idziesz z nami Arbas nie, dziękuję, odparł zabójca. W moim zawodzie mam dość dużo zysków i wrażeń jak na mój gust. Konspiracja na dłuższą skalę nie odpowiada mi. Nad następną godzinę spędzili ustalając i wymieniając anegdoty nad zbanem wina. Himmel zaczął myśleć, że Kane mógłby dać się lubić, gdyby unikać jego oczu. Ten mężczyzna stanowił dla niego zagadkę. Gigantyczny, piekielny, silny, zahartowany wojownik, a jednocześnie nie był tylko barbarzyńskim banitą, lecz człowiekiem o chłodnej inteligencji którego wiedza była obszerna w każdej dziedzinie, której dotknęła ich rozmowa. Wreszcie, gdy burza nieco ucichła, Arbas i Imel wyślizgnęli się na zewnątrz i poszli ostrożnie z powrotem śliską od deszczu skalną półką. Byli już niemal za gdy światło latarni Arbasa padło na coś białego, zbliżającego się do nich. Uważaj, syknął Arbas i wyciągnął miecz. Przełykając smak strachu, jaki wzbudziło w nim dziwne zjawisko, Imel uczynił podobnie, mając nadzieję, że będą mieli do czynienia tylko z żołnierzami. Arbas otworzył odsłonę latarni i biały przedmiot nagle padł z mokrym plaśnięciem. Słabo widocznie, w migającym świetle wychudzone postacie o trędowatym ciele przykucnęły, warcząc, a potem uciekły w cień. Kształty zniknęły w nocy, chociaż czasem można było zauważyć parę świecących oczu poza kręgiem światła lampy. Ostrożnie obaj mężczyźni zbliżyli się do nieruchomej rzeczy. Imel nagle poznał, co to jest, i zrobiło mu się niedobrze. Było to ciało nieszczęsnego strażnika, który śledził go i którego zabił Kane. Jedno spojrzenie wyjaśniło, skąd się tu wziął. Jego ciało było częściowo ujedzone. Mięsiste części twarzy, rąk i nóg były wygryzione. Wnętrzności ciągnęły się w poprzek skalnego występu. Góle zaklnął Arbas. To góle niosły go do swojej kryjówki, żeby nadgnił. Przyjrzał się cieniom z ponurą uwagą. Miejmy nadzieję, że te ścierwojady nie odważą się napaść dwóch uzbrojonych ludzi z światłem. Gule, powtórzył Imel. Jaki człowiek wybrałby sobie na schronienie grobowiec nawiedzany przez gulę?